I wracamy po krótkiej przerwie. Dobrze, moi drodzy. Tak więc, wojna się nie udała i niestety zginął podczas wojny z hrabią Przeborem. Utraciliśmy Nysę, którą niedawno od niego zdobyliśmy, aczkolwiek nasz syn, dziedzic, zginął. Także nie zamysł Bodzenta zginął, ale to jest nie koniec. Zginął w bitwie o Opole, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ naszym następcą jest teraz Miłosz Bodzenta, który, przypominam, znajduje się teraz na dworze króla Bolesława II Śmiałego. Tam się uczy na dworze oraz jest obiecany córce króla Bolesława. Tak więc, czy on jest teraz pierwszy do objęcia? Nie, głównym dziedzicem jest syn króla, czyli królewicz Sulisław, niestety. Więc nie będziemy mieć, ale nasze prawnuki już mogą mieć w ogóle roszczenia do tronu w Krakowie, czyli do całego Królestwa Polskiego, jeżeli dobrze patrzę. Aczkolwiek w pierwszej linii jest król Sulisław, który jest młodszy od naszego wnuka, więc całkiem ciekawa sytuacja. Może się tutaj jeszcze dużo, dużo wydarzyć. Skupmy się teraz na postaci naszego władcy, ponieważ nasz hrabia Jarosław Palownik, przypominam, że jest on oprawcą, jest on człowiekiem bezwzględnym, aczkolwiek tchórzliwym. W walce nie sprawdza się tak dobrze, nie chciał walczyć na polu bitwy, nie chciał dowodzić armią, w wyniku czego na tym polu bitwy zginął jego syn. I to zmieniło naszego władcę, przysiągł zemstwę. Jeżeli nie na polu bitwy, to intrygami. Przysiągł zemstwę i nie spocznie, dopóki nie pomści swojego syna. Musimy teraz powołać nowego kanclerza i naszym nowym kanclerzem będzie... Nie bardzo widzę tutaj, kto mógłby to być. Nie mam bardzo dobrych kandydatów. Zerknijmy na nasz dwór. Mamy gościa, jest André, którego moglibyśmy, jest bardzo dobrym dyplomatą. Jest naprawdę bardzo dobrym dyplomatą, fajnie by było go tutaj poprzeć. Zobaczmy, czy jestem w stanie poprosić na przykład króla o pożyczkę. Nie możemy poprosić króla o pożyczkę. Zobaczmy, jak jest teraz z papieżem. No pobożność jest całkiem, jesteśmy wierni. Jest tutaj, może teraz się uda. Poprosi o złoto. Niestety nie zaakceptuję tego. Nie zaakceptuję tego, ponieważ jest niechęć do mnie. Jest tutaj podstawowa niechęć do mnie. To, co musimy zrobić, to na pewno spróbować przekonać do siebie papieża. Spróbujmy przekonać do siebie papieża. Na razie naszym kanclerzem zostanie... Nie mam kogo. Naprawdę jest problem z mianowaniem kogokolwiek z naszego dworu. Nasz wnuk? No nie bardzo. Nie widzę ten... Nie mam pieniędzy, więc będziemy mieć bardzo niekompetentnego teraz dworzanina. Chyba, że zrobimy jakąś małą podmiankę radzie. Kanclerzem mógłby zostać Bończa. A skarbem się zajmie Teodoros, tak. Czyli Bończa zostanie kanclerzem, a skarbem się zajmie Teodoros. Okej, w ten sposób. Zrobimy małą zamiankę. Jesteśmy zadłużeni, tak. Trzeba będzie teraz wyjść z zadłużenia i powolutku odbudować się po wojnie. Nasza armia już się rozwiązuje. Tak, armia została rozwiązana, więc niedługo wyjdziemy z zadłużenia. Przyspieszymy nieco czas, ale już teraz będziemy myśleć o zemście na hrabim Przeborze z brzegu. Jeżeli chodzi o... Co moglibyśmy tutaj zrobić? Możemy sfabrykować na niego haka. Spróbujmy sfabrykować na niego haka. Zdobędziemy na niego haka. Zróbmy to. Najpierw sfabrykujmy na niego haka i powoli będziemy myśleć o jakimś większym spisku. Być może właśnie morderstwie. Być może będziemy dążyć do morderstwa, zamordowaniu jego, osłabieniu. Nie, no, niestety przyszedł mu z pomocą książę Jan. Książę Jan mu tutaj przyszedł z pomocą.
I tak, książę Jan, jak widzicie, z Poznania, przyprowadził bardzo dużą armię. Kultura wskoczyła w epokę średniowiecza. Dostępne są nowe innowacje. Bardzo fajna rzecz teraz. I te nowe innowacje, gdzie tutaj jest kultura? To jest w tym miejscu. Kultura, innowacje. Tak, jesteśmy w pełnym średniowieczu. I sfera armilitarna. Głowa kultury jest zafascynowana tą innowacją, bo to skutkuje zwiększeniem przyrostu postępu. Dobra. Postęp mnie też nie do końca interesuje. Jesteśmy cały czas zadłużeni. Zaraz wyjdziemy z tego zadłużenia, więc zaraz powinno być lepiej. Z zadłużenia sobie wyjdziemy. I powolutku będziemy myśleć o dalszym rozwoju naszej sukcesji. Przypominam, że gramy jako dynastia. Gramy jako dynastia, więc no, potężna strata. Jesteśmy teraz mocno osłabieni. O kurczę, nasz teraz radny zmarł, nasz rycerz zmarł. Czyli straciliśmy zarządcę, zmarł na podagrę. W takim razie naszym nowym zarządcą. Kto by został? O. Zróbmy tak. Zrobimy tak, Marcin, zmianujemy Gierolta, który nie jest zbyt dobry, mianujemy Gierolta na zarządcę i nasza hrabina będzie pomagać, nasza żona tutaj. Mamy niewielu rycerzy, wiemy, że mamy niewielu rycerzy, ale nie mam pieniędzy, żeby ich z... Mógłbym wymusić na naszych radnych dołączenie do rycerzy. Na razie nie. Na razie nie rekrutujemy nikogo. Jesteśmy na minusie, jeżeli chodzi o środki. Tutaj trzeba będzie się naprawdę na tym ostro teraz skupić. Mogę wypowiedzieć dwie wojny. Mamy Kazów Beli na hrabi Wszeborze teraz. Mógłbym wypowiedzieć wojnę, ale zobaczcie. Zobaczcie, ilu on ma sojuszników. To jest książę Jan. Zobaczcie, książę Jan. Ile on ma ziem? Jeszcze hrabia Dagora. No naprawdę, nasz wróg stał się przez mariaże bardzo, ale to bardzo potężny. Jest wrogi najazd. Mamy wrogi najazd z Pomorza, więc bardzo możliwe, że to Pomorze teraz tutaj ruszy na Poznań. I książę Jan tutaj oberwie. Tak, Poznań jest oblegany. Poznań jest oblegany, więc to osłabi sojusznika naszego wroga. Bardzo fajnie. Sprzyjają nam te warunki. Renomy mamy taką sobie, no ta pobożność, niech nam wzrośnie, może uda się przekonać do siebie papieża, zyskamy troszeczkę pieniędzy, zrekrutujemy rycerzy na dwój. Sieciech nie ma już dłużej na mnie haka. No i powoli trzeba będzie myśleć, spiskowiec. Mój mistrz szpiegów przybył do mnie z poważnymi wieściami. To mój zarządca Gierold zaaranżował spisek, którego celem był biskup. Przeklęte diabelskie nasienie. No Gierold, nie no, to ja wolę tego. Ja wolę biskupa i z nim żyć dobrze, bo ten biskup jest naprawdę świetny. Jest też dobrym medykiem. Poczekajmy, jak się stanie, coś co będzie z papieżem. Szansa powodzenia to jest tylko 20%, ale może się uda. Fabrykacja haka, nadmierny wpływ. Hrabia Wszechbor zachowuje szczególną ostrożność, gdy jego zarządca Mieszko... takie zachowanie może oznaczać tylko, że wie, Mieszko wie o czymś coś ważnego. Moi szpiedzy powinni znaleźć wyjaśnienie tej zagadki. Oczywiście, że tak. Szansa powodzenia spisku plus 10%. Oczywiście, że tak. Chcę wiedzieć więcej. To dowiedzmy się więcej. Co tam się będzie działo. Nie przekonaliśmy papieża. Negocjacje budowlane. Usiadłeś Opole, otrzymało korzystną ofertę. Korzystna oferta znaczy, że koszt wznoszenia budowli jest tańszy, ale ja w ciągu 10 lat chyba nawet nie zbiorę pieniędzy, żeby cokolwiek w Opolu wybudować. Tu cały czas... Tu teraz książę Jan prowadzi swoją armię. Nie, to nie jest książę Jan, tylko to jest wroga ze Szczecin. Szczecin cały czas najeżdża ziemię księcia Jana. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Niech książę Jan... traci swoje wpływy. Przez to też hrabia Wszebór z brzegu również to może utracić.
Najprostsze rozwiązania często są najlepsze. Po co przejmować się tymi wszystkimi intrygami i manipulacjami, skoro wystarczy tak brutalna siła, by hrabia tańczył tak, jak mu zagram. Kilku rosłych mężczyzn i złowieszczo sformułowane listy powinny załatwić sprawę. Skrybo, mamy listy do napisania. I to jest tak. To jest okej, okay, to jest akt tyranii, który powoduje utratę opinii u wszystkich poddanych, zyskuje strach i zdobywa mocnego haka na hrabiego. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nasz władca... Zdobyliśmy mocnego haka na hrabiego. I co to jest za hak? Ma podagrę teraz. Ma podagrę. Pobiliśmy go. Pobiliśmy go. Dzięki temu ma teraz podagrę. Bardzo fajnie. I mocny hak. Groźba pozbawienia życia. Zdobyłem bardzo dużo haków. I teraz tak. Głównym dziedzicem jest na dobór Włostowic. Jest kanclerzem hrabiego Przebora. Jeżeli chodzi o państwo, sukcesja, tytuły dziedziczne to jest hrabstwo Opola. Tylko i wyłącznie mamy, nie? Tylko i wyłącznie nasz syn będzie... Ale w porządku. To jest moja teraz personalna wojna z Przeborem. Jeżeli teraz bym chciał, zaaranżuj małżeństwo, nie, poproś o roszczenie, przekonaj do siebie, nie. Bym chciał go zamordować. Jeśli spisek się podziwia, jest 20%, że zostanie zabity. Okej. Okay. No, zobaczymy na razie. Zobaczymy. Cały czas będziemy gdzieś tutaj próbować kolejne... Mamy na niego duży hak. Dzięki temu, że mamy hak, w jaki sposób ja mogę... Mogę oddać dziecko pod opiekę za pomocą haka. Mogę zaoferować opiekę. Mogę zaaranżować małżeństwo za pomocą haka. Ale co jeszcze mogę zrobić? Gdybym powiedział wojnę, no to patrzcie, jaki on jest potężny teraz. Ja też straciłem sojusznika. Jeśli chodzi o Bydgoszcz. No dobra. Roszczenie Mazowsza do hrabia Brześcia. Kurczę, jak tam. Wyszliśmy już poza tereny Polski. To jest Książę Włost. Tutaj jest i Stogni Gniew. A tutaj mamy Węgry. Węgry się dołączyły do tego w ogóle. To jest ciekawe. Ruś Halicka. A tutaj wrogi najazd, jak to wygląda? Wiecie co? Ja spróbuję przekonać do siebie księcia z Pomorza, który walczy z moimi wrogami tak naprawdę. Spróbujmy. Nie wiem co to da, ale wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, nawet jeśli jest z obcego, wrogiego mi państwa. Ja teraz się skupiam na polityce takiej mikro. O, mam gdzieś, co się dzieje w kraju. Nasz władca jest ciągle przyćmiony po stracie syna i pragnie zemsty i zrobi wszystko, żeby tego dopiąć. Hrabia Jaksa teraz z przyjaznym wasalem. Hrabia Jaksa jest to usiadujący wasal w obrębie Nysy, ma 13 lat. Będzie działać przeciwko tobie i innym zgodnie ze swoją osobowością, która jest określana przede wszystkim przez... jest sadystyczny, ambitny i ciekawski. Okej. Okay. Jego ojcem jest właśnie hrabia Przebór. Albo wiecie, co możemy zrobić? Wiecie, co zrobimy? My zamordujemy... Najpierw tak. Zdobędźmy na niego haka. Może. My zamordujemy jego. Straciliśmy w tej wojnie naszego syna, więc zamordujemy jego syna. Sambor oraz Władysław dołączyli do spisku zamordowania hrabiego. Hrabia, którego trzeba przestraszyć. Lokalny mistyk o wątłej moralności i sfabrykowany omen. Doskonale. Zanim mistyk wyruszy na dwór, którego właścicielem jest hrabia Jaksa, pozostaje tylko jedno pytanie. Czy mój fałszywy omen przyniesie szczęście czy zgrubę? Zły hrabia i omen
Dobry omen, aby uśpić go fałszywym poczuciem bezpieczeństwa. Teraz tak. Spędza wiele bezsennych nocy, stale się zamartwiając. On dostanie zysk tego. Średnia kara do zdrowia. Spisek otrzymuje morderstw, zyskuje postęp, ale może się stać również bardziej czujny. To możliwe rezultaty. A natomiast jakbym go uśpił, dostanie dobry omen, stanie się ostrożniejszy, a później, czyli mogę tak, mogę najpierw przyspieszyć spisek, a później się uśpi. Natomiast mogę też w drugą stronę. Najpierw uśpić jego czujność, a później... Lecimy ostro. Spisek morderstwa zyskuje postęp. Hrabia Ajaxa z Nysy. Mamy teraz roszczenia do niego na hrabstwo Nysy. I wiecie co? Wypowiadam wojnę na hrabstwo Nysy. Od razu wystawiam wszystkie swoje armie i ruszam na niego. Poczekajcie. Wystawiam wszystkie swoje armie. Wiem, że mam niewielu rycerzy. I teraz tak. On nie ma sojuszników. Póki on nie ma sojuszników, wybieramy teraz. Książę Władysław jest dowódcą. Nie, nasz najemnik z polskiej bandy z Przemkowa dla mnie zaatakuje teraz Nysę. Dlaczego? Ponieważ brzeg odłączył się od Nysy. Trzeba wykorzystać sytuację. Ruszamy w takim razie, żeby zdobyć Nysę i idziemy zabić syna naszego tutaj wroga. Mężczyzna odpowiedzialny za oczyszczenie broni strażników, którymi dowodzi hrabia Jaksa, został przyprowadzony przed moje oblicze. Nikt nie zauważy, że majstruje przy ubraniach, a gdyby jeszcze położyć coś odwracającego uwagę strażników? Bytnie dziury w ubraniach w nieodpowiednich miejscach, a to wydam swój prestiż, albo... Tak, wydajmy, bytnie dziury w ubraniach w nieodpowiednich miejscach. I świetnie, zwycięstwo w bitwie pod Nysą. I teraz tak, jak to wygląda? Już niedługo. Przejmijmy Nysę z powrotem. Najlepiej będzie jeszcze wspólnik usunięty ze spisku. Sambor nie jest już wspólnikiem w twoim spisku, ponieważ Sambor zginął. I Sambor zginął w bitwie przez Marcina. Został zgładzony w bitwie przez Marcina. Przez mojego marszałka. Aha, bo Sambor... Sambor był na dworze tego. Sambor był na dworze w Nysie. I został, ale go zabiłem teraz, czyli mojego szpiega zabiłem. W sensie, no, nieważne. Wrodzy bojownicy schwytani. Pełka, rycerz postaci został schwytany. Dobrze. Bardzo dobrze. Pozbądźmy się teraz go. I ojciec mu nie może pomóc. I ojciec mu nie pomoże. Dobra. Nie zauważyłem jednej rzeczy, że hrabia Wszebor zmarł z powodu choroby, dlatego jego ziemie zostały podzielone. Brzeg dostał jeden z synów, a Nysę dostał drugi z synów. I tego młodego, 13-letniego syna teraz zaatakowałem. Więc właściwie spisek, porzućmy spisek o zamordowanie. Bo nie potrzebuję już tego. Porzućmy spisek o zamordowanie. Kończmy oblężenie. Bardzo możliwe, że go pojmę. I pomyślimy, co zrobić z baronią brzegu. Poczekaliśmy i cierpliwie do celu. Dostępne atrybuty w Inktrydze. Szansa powodzenia wrogiego spisku plus 25%. Nie, no to spisku na wrogu chyba. Zwiększenie szybkości szukania sekretów. Nie. Spiski, bo my chcemy w te spiski teraz pójść. Baronia Kluczborku idzie. Wygasanie kontraktu. Za 5 miesięcy stracimy kontrakt z najemnikami. Akurat zdążymy podbić tutaj. Świetnie. Teraz tak. Roszczenia do pola... Teraz tak, otrzymujemy hrabstwo Nysy. Wymuszamy żądania.
Niech twoje życie będzie krótkie i nieszczęśliwe. Jesteś dużo większym wrogiem niż sobie wyobrażałem. Położyć kresu rozlewowi krwi zastosuje się do żądań. Zyskałem sławę, zdobyliśmy Nesę. Teraz trzeba wyznaczyć naszego marszałka. Proszę mi zwiększ kontrolę w... O, chyba w Opolu by wolałbym zwiększyć kontrolę, co? Jak to jest? Kontrola w Nysie? 0. W Opolu 100. Ale jest niedostatek szeryfów. Dobra, to zaraz to też załatwimy. Także rada. Proszę ci o zwiększenie kontrolę w hrabstwie Nysa. Zwiększ kontrolę w hrabstwie Nysa, a teraz jeżeli chodzi o szeryfów. Jak sobie zaradzić z tym niedostatkiem? Korupcja po prostu jest, powszechna opinia jest też, ale przez wrogą ofensywę też tracimy punkty. Dobra, czyli wojna zakończona. Polski tytuł do Królestwa Rusi. Wrogi najazd, który mnie nie obchodzi. W porządku. Więc teraz to, co mogę zrobić z armią, to im po prostu rozwiązać. Rozwiążmy armię, niech wracają do domu. Nysa została z powrotem wcielona do mnie. Opole i Nysa należą do mnie. Jeżeli chodzi o brzeg, mój mistrz szpiegów przyszedł do mnie z poważnymi wieściami. Choć nie wiemy jeszcze kto, którego celem jest może dworzanka Śmiechna. No to twoja żona. Musimy powstrzymać złoczyńcę. Książę Świętobil zyskał opinię. Udało się. Dobrze, dobrze, dobrze. I co z tobą teraz? Co z tobą? Jak to w ogóle u nas wygląda? Jak to u nas wygląda? Agresywny atakujący. Wrogie działania. Sfabrykuj haka. Oczywiście, że zaczynamy fabrykować haka na ciebie. Zwycięstwo pod Nysą. Straciłem tylko 10 żołnierzy. Pokonaliśmy go. Niewielu rycerzy. Wreszcie mogę zaprosić rycerzy. Zrekrutować na dwór ciebie mogę? Nie, zaprośmy rycerzy. Wyślij herolda. Jak Bjorn wygląda? Hrabia, nabór? Troszeczkę tak. Troszeczkę tak. Dobra, wyślijmy herolda. Więcej rycerzy. Dzięki moim wysiłkom, by stać się postać budzącą prawdziwy strach i szacunek, do mojego loku trafia ogromna liczba winnych, nielojalnych osób. Wielu drobnych rzeźmieszków. No, moi drodzy... To działa. Napal. Napal ich od razu. Teraz wszyscy będą się bać imienia. Hrabia Jarosław. Znowu otrzymujemy przydomek. Zwiększamy sobie kontrolę, aczkolwiek opinia o mnie jest słaba, ale nasz władca jest teraz oślepiony rządzą zemsty. Jeżeli chodzi o jego charakter, no to jest oprawcą, jest człowiekiem bezkompromisowym i jest arogancki, prawda? Jest tchórzliwy, dlatego też woli zapobiegać niż wysyłać szpiegów, zabójców, woli wymordować wszystkich niż samemu zająć się problemami, prawda? W porządku. Kontrakt wygasł nad znajomikami. Dobrze, dobrze, nie ma problemu. Zaraz czekamy na dworzan. Czy jak z tym rycerstwem? Już ktoś jest? Urzędy dworskie, antykwariusza, seneszala. Nie potrzebuję na razie. Więźniów mamy jednego. Pełka. Negocjuj uwolnienie. Pełka. Mogę go stracić. Jestem twoim dozorcą. Czy ja mogę? Negocjuj uwolnienie. Mogę go zrekrutować. Przymusowa rekrutacja. Pełka dołączy do dworu. Jest dobrym skarbnikiem, prawda? Zaakceptuję to. Uwolnię go, a on dołączy do mojego dworu. I to się bardzo dobrze sprawia, bo mój skarbnik jest strasznie słaby. Tylko teraz tak, dworzanie. Twoi dworzanie. Pełka.
A muszę chwilę poczekać. Teraz chyba pełka już jest u mnie na dworze. Nie ma go? No dobra, na pewno bończa jest lepszy. Ale zaś nie mam dobrego kanclerza, nie? Zaraz, co się stało? Może musi chwilę poczekać. Nie mam innego wyboru, jak tylko zaakceptować warunki mojego uwolnienia. Uważaj na siebie, pełka. No, a czy ja ci coś złego zaproponowałem? Panie, ja ci daję stanowisko u siebie, a ty... No świetnie, pełka. Staniesz się teraz moim skarbnikiem. Czy dyplomatą? Jesteś dobrym i tym, i tym. Jesteś bojownikiem też dobrym. Jesteś pobożny. Współczujący. Dzięki temu jest i uparty. Będziesz moim zarządcą. Będziesz moim zarządcą. Pełka, staniesz się moim zarządcą. I teraz tak, bończa. Geralt. Nie no, Geralt, jesteś lepszym rycerzem niż... A, Marcin? A, tutaj też. Dobra, no Marcin niech już zostanie, ale... Bo się mi przysłużył, aczkolwiek mamy trzy kandydatów. Słuchajcie, no i... Jest okej. Okay. Jest dobrze. Chciałem, przez chwilę myślałem, żeby go może... Zyskaliśmy 300 doświadczenia na ścieżkę C intrygi. Dobra, zwolniliśmy kompanię najemników. Współmałżonek pomaga mi w zgłębieniu intrygi. Bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o moją współmałżonkę, ona się zajmuje teraz skarbcem. Ale ja myślę, żebyś ty pomogła teraz z dyplomacją. Zaangażuj się w politykę. Zaangażuj się w politykę. Przyspieszmy czas. Zygmunt przybywa. A Zygmunt Czartoryski jest również dobrym w zarządzaniu. Jest wytrzymałym wojownikiem. Jest brawurowy. Eugenia Bodzenta może zająć... O! Moja córka może wyjść ponownie za mąż. Teraz tak, czy jest coś, co mi da... A, jakbyśmy zostawili kogoś na naszym dworze, to nie ma znaczenia. Czy wy jesteście nisko urodzeni? Nie. Ty masz lat 26, jesteś jeszcze młodą dziewczyną. To jest Dujan, inteligentny, bez ślubu. Chorwat. Chorwat bez ślubu. Czy jest coś, co mi da jakiś... O. Eugenia Bodzenta jest przerażona z powodu twojej strasznej reputacji. Drżenie przed tobą sprawia, że nigdy ci się bezpośrednio nie sprzeciwi. Siła sojuszu. No, Ludwik, on ma 40 lat. 44 lata. Myślę, że nie. Myślę, że... Dujam. Po prostu, żeby jej się dobrze żyło. Dzieci z tego związku będą należeć do jego dynastii. Nie, będą do mojej dynastii. Ale szansa na dzieci jest niska. Dlaczego? Nisko macie szansę na dzieci, bo ona jest bezpłodna. Okej, okay, ale jeśli już będą... Eugenia, on otrzyma prestiż przez to, aczkolwiek jest dobrym kandydatem, ma bardzo fajne cechy. Ma bardzo fajne cechy, jest inteligentny przede wszystkim. I będzie na moim dworze. Tak, zaprosimy go na swój dwór. Będzie to małżeństwo matrylinearne, dzięki czemu dzieci z tego związku będą u mnie, w mojej linii. Kto walczy? Hrabia Darogard z Przemkowa z Wleniem. Zaraz. Tu muszę kliknąć, tak? Bitwa pod Wleniem. Kliknij, aby zobaczyć. No, a tutaj widzę. Co jest? Jak kliknąć w walkę, żeby zobaczyć? Jest. Rycerz Zygmunt przybył. Zerknijmy na naszą radę. Jak jest z tym rycerzem Zygmuntem teraz? Armia. Mamy rycerzy. Dobra, zarządzaj. Twoje dworzanie. I zerknijmy jeszcze. Janko Świnka jest gościem. Jest waleczny. Bardzo waleczny.
90 kosztuje zatrudnienie go. Betten, mój dworzanin. Zróbmy tak. Sortuj według stanu. Stan cywilny bez ślubu. Betten. Masz lat 39. Ty masz 44 lata. Życionowatość z Węgier, to może nie. Z tym Holendrem. Pełka. Znajdziemy tobie małżonkę. Ty masz lat 30. Dostaniesz Petrę z Bośni. Za żonę. Zygmunt Czartoryski. To jest mój nowy rycerz. To jest mój nowy rycerz. I ty kosztujesz 75, ale masz statystyki takie sobie, szczerze mówiąc. Eugenia Bodzenta, to już jest poszło. Miłosz Bodzenta, jesteś obiecany. Zbyszko, masz lat 5, to może poczekamy, prawda? I Janko Świnka, tutaj też poczekamy. Przyjmuję twoją propozycję małżeństwa. Twa córka Eugenia oraz mój znajomy Dujam zostały połączeni węzłem małżeńskim. Król Budejc z Chorwacji. Co ciemno względu siedzę przy tym samym stole w tej samej gospodzie. Mam doskonały widok na bar. Moje fantazje zostały przerwane, gdy mój mistrz szpiegów Łukasz uderza kuflem o stół. Widziałem, że Milena przykuła twoją uwagę. Zdradziecka nikczemniczka, bez ślubu w Opolu. Znasz ją? Byłoby wspaniale. On będzie moim przyjacielem. Dobra. Jestem tu tylko dla trunków. Chcę to zrobić sam. Dobra, udało się. Nasza rozmowa przebiegła gładko. Nie spodziewałem się, że będę mieć tyle wspólnego z baramanką. Pokaż mi drogę. Dzielimy łoże. Jest, chciałem tylko nieosiągalny na 10 lat. Opinia o postaci plus 15. Tak, pochlebiam i to chciałem tylko porozmawiać. Zabawiliśmy się intrygą. Dobra, kolejny przyjmuję. Dostępny atrybut nowy. Dwór cieni. Zapobieganie spiskom. I idziemy w stronę... Cały czas w tą intrygę idziemy. Dobra. Nasi dworzanie mają o małżeństwo teraz. W tej Nysie jest nieciekawie. W tej Nysie jest naprawdę nieciekawie. Zero właściwie pieniędzy z Nysy. Jak wszyscy katolicy, hrabia nadbór z brzegu i Bóg, a co tam idzie dobry gost, mają ze sobą więcej wspólnego niż z większością innych śmiertelników. Gdybym tylko mógł sprawdzić, że biskup Sofran powiedziałby mi, jakie obawy i plany dzieli z nim hrabia nadbór. To dla dobra wiary. Spisek z fabryku i haka, zyskujemy pobożne kontrakty. Co to jest pobożny kontrakt? Siła spisku plus 5 i szansa powodzenia 5%, zgodnie z wolą Boga. Tylko on i Bóg powinni o tym wiedzieć. Nie, to dla dobra wiary. To dla dobra wiary. Siła spisku teraz powinna nam wzrosnąć. Potęga militarna jego jest bardzo słaba. Jak się ma nasz władca? Jak się ma nasz władca? On ma 51 lat. No nie, i myślę, że jeszcze przed chciałby zdobyć to Opole, tak aby jego wnuk dostał Opole, Nysę i brzeg. Myślę, że coś takiego trzeba by było zrobić. A jak w ogóle wygląda sytuacja z naszym wnukiem? Z Miłoszem. Okej, okay, Miłosz ma lat 15 już. Jego żona królewna Eugenia 13. I jeśli chodzi o Miłosza, to fajnie się rozwija. Tylko, że jest opętany, ale jest ciekawski, ambitny, nieśmiały i cyniczny. Czyli jest trochę z dziadka. Jest troszeczkę z dziadka. Przyspieszmy delikatnie czas. Może nawet bardziej. Fabrykacja haka. Barbarzyńskie, ale skuteczne. Najprostsze rozwiązania często są najlepsze. Po co przejmować się wszystkimi intrygami i manipulacjami, skoro wystarczy brutalna siła, by tańczył tak, jak mu zagram. Kilku rosłych mężczyzn z formą... Dobra, skrybo, mamy listy. Zyskujemy postrach. Powinienem to dokładnie przemyśleć. Budowanie wpływów.
Szansa powodzenia spisku plus 20%. I tak mam bardzo duże. Ten spisek zostanie... Nie, dobra. Mamy listę do napisania. Zdobyliśmy haka na niego. Zdobyliśmy na niego teraz haka. I teraz tak. Co możemy zrobić? Żadnej ekskomuniki. O, nie, papież tego nie zaakceptuje. Ale czy papież... Teraz jestem w stanie cię poprosić o pieniądze. Dalej nie. Chodzi o opinię o mnie. Przekonajmy go do siebie. Przekonajmy go do siebie. Sulistri odpowiedział. Jesteś całkiem przyjemnym władcą. Jesteś sadystycznym rycerzem, ale jesteś sadystyczny, ale to mi nic nie szkodzi. Zerknijmy jeszcze sobie na moich dworzan. I teraz tak. Jeżeli chodzi o armię... Poborowi, wiadomo, nie? To nic takiego. Mógłbym sobie zwiększyć lekko zbiornych piechurów i pikinierów tutaj. Twoi dworzanie. Waleczność 17, a tutaj mam jakichś lepszych? Ty jesteś też fajnie. Z czartoryskich rodu. Towarzyski, ufny, wytrzymały wojownik. Jesteś lepszy. Jesteś nawet lepszy. Chociaż ty jesteś dobrym skarbnikiem. A ty jesteś lepszym dyplomatą i skarbnikiem. Zrekrutujemy cię na dwór. Pięknie. Będziesz na moim dworze teraz. Jeżeli zerkniemy sobie na swoją radę. Za kanclerza Bończa się nadaje... Markward. Się nadajesz o wiele, wiele lepiej. Pełka też byłby w porządku, ale Pełka już jest... się zajmuje czymś innym. Miłosz Bodzenta. Mógłbym już swojego wnuka mianować... Wiecie co? Ja tu mianuję swojego wnuka. Bończe zostanie zwolniony. Chyba, że mój wnuk czymś innym się też może dobrze zająć. Nie! Dobra, mój wnuk w takim razie zajmie się Miłosz dyplomacją. Niech już sobie buduje reputację wśród innych książąt. Dobra, w Nysie zaczynają się już pierwsze pieniądze. Co jest? O, papież odszedł. Nie mogę już go do siebie przekonać. Dobrze, może kolejny papież będzie lepszy. Okej, okay. Jakbym chciał wypowiedzieć ci wojnę. Nie mam casus belli przeciwko tobie. No właśnie, ja miałem do Nysy. Czy ty masz potomków? Więc zabić ciebie też nie chcę. Czy ciebie mogę poprosić o coś? Zaoferuj pomoc w wojnie. Poproś o roszczenie. Nie. Muszę poprosić o roszczenie. Nie musiałbym tu, ale to papieże, proszę? O, nie za bardzo. Dobra, mamy nowego papieża. Papieża Gregoriusa. Od razu zacznijmy przekonywać go do siebie. Próbujemy przekonać do siebie papieża Gregoriusa. Ursenior, rozległa władza. Opinia, kontrybucja poborowi wasala. Wasale mogą prowadzić wojnę przeciw innym wasalom. Chyba, że użyją haka. Nie mogą prowadzić, chyba, że użyją haka. Okej. Okay. Pieniądze mi rosną. Co tu się dzieje? Armia z brzegu podróżuje. Goszczon Mielżyński podróżuje gdzieś walczyć. Dobra, niech podróżuje. Fajnie by było. On jest bez ślubu w ogóle cały czas, nie? Honorowy altruista. Fajnie by było go zaatakować i tutaj nim zająć. Wiesz, że od premiery Madrona zacząłem zbierać kompa i w tym tygodniu go składam. Super, bardzo fajnie, gratuluję, cieszę się. Cieszę się bardzo. Dobra, mamy ten brzeg, znaczy Opole i Nysę. No ten brzeg bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał. Czy ja mogę to nadać synowi w ogóle? Albo jakąś baronię mogę zrobić? Właśnie baronia strzelce, zbuduj nową posiadłość. Bo ja tu nie mam innych baronii. Czy może Kluczbork?
Budujmy posiadłość. Zamek, łódź 400, miasto, świątynia. Nie na bardzo. W Dworku tutaj nic nie ma. W Nysie też nie za bardzo. Że mógłbym dać miło... Co to zna? Jakbym dał synowi hrabstwo. Hrabstwo Nysy. Podatki mi wzrosną. On będzie moim wasalem wtedy. Miłość zostanie wasalem Księstwa Górnego Śląska, ponieważ ranga jest równa twojej. A właśnie. Czyli nie będzie moim wasalem, tylko będzie wasalem Księstwa Górnego Śląska. To nie, to tego nie robimy. To tego nie robimy. Ono dziedziczy i tak wszystko po mnie. Więc nie nadajemy mu tego. Jakąś małą baronię bym mu nadał, gdybym miał. Hrabia Sieciek Świebodzina został wzięty do niewoli przez królewicza Geza. Węgier. O kurczę. Dobra. Przyspieszmy delikatnie. Podejmujesz kolejną próbę przekonania papieża. Jeszcze. Najpierw dwa konie ubrane w wymyślne uzdy i pióra, a potem obóz, wóz obładowany kuframi i ludźmi. Wkrótce mój orszak i ja zostajemy zaczepieni przez objazdowy zespół teatralny, pełen kolorowych ubrań i żywych ludzi. Mój panie, kobieta w podeszłym wieku woła z przejeżdżającego wozu. Widzę twoje piękne spojrzenie. Dlaczego nie dołączysz do nas podczas przedstawienia? Janeczek, dziękuję ci bardzo za followka. Odegram rolę przebiegłego służącego. Możemy zyskać atrybut ze ścieżki intrygi. Zarezerwuj mi miejsce w pierwszym rzędzie. To mnie przerasta. Odegram rolę przebiegłego służącego. Z drugiej strony jesteśmy tchórzliwi. Nie, odegram rolę jako przebiegłego służącego. Pierwszym krokiem do każdego występu, czy to w salach mojego zamku, czy na scenie, jest przygotowanie. Otoczony gwarem grupy teatralnej i animowy w pożyczonych ubraniach, mam trochę czasu przed rozpoczęciem. Zarządzanie, wyzwanie. Powtórzmy to razem. Dyplomacja, wyzwanie. Przeczytam scenariusz jeszcze raz. Zyskujemy doświadczenie w intrygach, ale stresu, bo jesteśmy arogancki. Przeczytam sobie jeszcze raz. Kiedy wychodzę na scenę wraz z innymi wykonawcami, uwaga publiczności jest niezachwiana. Kiedy jedna scena następuje po drugiej, czuję rytm opowiadania historii. Pulsuje ona we mnie. Kiedy przychodzi czas na moją pierwszą kwestię, mam wrażenie, że cała publiczność wstrzymuje oddech. Publiczność musi to poczuć. To jest wyzwaniem z mojej intrygi. No pewnie, że tak. Skupię się na bezbłędnym przeczytaniu wersu. Trzyma się scenariusza i tła. Nie, publiczność musi to poczuć. To krótka rola, ale staram się ją właściwie zagrać. Publiczność śledzi każde moje słowo, wciągnięta opowieść, którą dla nich snuję. Po ostatniej scenie schodzimy ze sceny przy gromkich brawach. Dokładne oszukanie publiczności, utrzymanie swojej tożsamości w tajemnicy i oszukanie tak wielu ludzi naraz. Niewiarygodne uczucie. Zejdź ze sceny. Dostaliśmy atrybut. Przygotowani na wszystko. Szansa nieprzyjaznego spisku minus 25. Szansa powodzenia nieprzyjaznego spisku przeciwko twoim dworzanom minus 10. Idziemy najpierw szukanie sekretów, ale lecimy z tą intrygą. Jest dobry intrygant. Nie udaje mi się przekonać cały czas do siebie. Eufemia, nie zajmuj się dyplomacją, angażuj się teraz w ogóle w zarządzanie domeną. To mi da więcej kasy, da mi więcej kasy. No właśnie, Eufemia, zajmij się tym. O, właśnie, teraz tak. Wydaje ten, on traci opinię o mnie, ale nie zaakceptuje tego papież. Ale w mojej radzie, czy ty możesz sfabrykować roszczenie do hrabstwa właśnie brzegu? Pewnie, że możesz. Sfabrykuj. Biskup sfabrykuje mi to. Ja mam kolejny. Porywacz. Spisek uprowadzenie. Dobrze, spróbujemy go porwać, uprowadzić.
Przez lata otrzymywałem wiele portretów od różnych szlachcianek, zarówno z zagranicy, jak i ich kraju. Do tej pory zbierały one głównie kurz na strychu. Może powinienem je powyciągać i wybrać moją następną romantyczną pogoń? Mógłbym sobie wyobrazić siebie z kimś nowym? Zbyt pretensjonalne jak na mój głos. No pewnie, że tak. Jesteśmy... Nie jesteśmy śmiałym człowiekiem. Niska kontrola jakości w Nysie. Co się dzieje z tą kontrolą, że to jest takie niskie? Czy my to ulepszamy? Nie ulepszałem tej kontroli. Nie wiem dlaczego. Musiałem coś źle kliknąć. Podczas wizyty na miejscowym targu moją uwagę przykuła kupczyni z dalekiego kraju. Podejdź bliżej, mój panie. Podziwiaj skarby, jakich jeszcze nie widziano na tych ziemiach. Musiałem wtopić się w ludność, żeby zobaczyć te piękności. Naprawdę wstrząsające doświadczenie. Ta kupczyni może mieć do zaoferowania mi więcej niż tylko cuda z odległych tem. Twoje podróże muszą być bardzo interesujące. To jest dyplomatyczne wyzwanie, ale stres, bo jesteśmy arogancki. Powiedz mi wszystko, co wiem. Zyskamy strach. Zyskujemy ścieżkę intrygi. I grożono kupcowi na 5 lat. Powszechna opinia. Ale oczywiście, że tak. Powie mi wszystko, co wie. Nasz władca dąży do celu przede wszystko, ponieważ, jak wiecie, jest bezkompromisowy, prawda? Twoje poświęcenie wiary jest znane. Papież zyskał... Papież zyskał opinię o mnie. W takim razie, drogi papieżu, czy teraz mogę poprosić cię o złoto? Świetnie. Świetnie, poprosiliśmy o złoto papieża. Chwała świętego Mateuszowi. Oto zwrot podatku. Mój biskup Żegota otrzymał znaczącą sumę złota od zamożnego, lecz bezdzietnego właściciela ziemskiego, który już nie żyje. Twierdzi on, że zmarły prowadził bardzo oszczędne oraz pobożne życie i życzył sobie, by złoto trafiło tam, gdzie przyniesie największy pożytek. Biskup nalega, abym otrzymał część tej darowizny, jako że katolicka społeczność Opola uważa mnie za wzór cnót. No śmiesznie. Obiecuję, że to będzie Żegota służyć państwu. Ten wzór zasługuje na całą darowiznę. Proszę, rozdaj to ubogim w mieście. Obiecuję, że będzie służyć państwu. Oczywiście, że tak. Eugenia Piast i Miłosz Bodzenta są teraz małżeństwem. Zaręczyny przyjęte, także mój syn oficjalnie ma już za małżonkę królewnę Eugenię z rodu Piastów. Bardzo fajnie. A więc w sojuszu ze mną jest hrabia... oni są teraz w sojuszu... Ona jest w sojuszu ze mną. Tak. A jeszcze teraz tak. Miłosz, jesteś moim następcą i masz roszczenia do hrabstwa Nysy i Opola. Dobra. My teraz... Skupmy się na armii. Chciałbym... Jakie jest w ogóle twoje siły? 230 żołnierzy. Ale pewnie masz sojuszników, prawda? Poborowi, rycerze, utwórz punkt zbrojnych. Nie, ja bym zwiększył lekko zbrojnych piechurów czy pikinierów. Zwiększmy sobie wielkość armii, bo zaraz będziemy walczyć. Przeszukałem wszystkie dokumenty, zarówno te starożytne, jak i te o wątpliwym pochodzeniu. W końcu mam wystarczającą ilość materiału, aby wykazać, że hrabstwo Brzeg należy do ciebie, panie. Przedstaw moje... Tak, całe księstwo będzie moje. Mogę sobie zrobić roszczenie nawet do całego Górnego Śląska. Nie, do Brzegu. Moje roszczenie do Brzegu jest gotowe. Teraz. Jeżeli chciałbym ci wypowiedzieć wojnę, moje roszczenie do Brzegu, musiałbym mieć haka na księcia Włosta, a mój hak już na niego wygasł. Ja mam jego sekret. Użyj sekretu, aby zdobyć haka. Tak, dokładnie. Szantażujemy go. Szantażujemy. Mimo, że jest naszym przyjacielem, to go szantażujemy tym hakiem. Zdobyliśmy haka na księcia. W takim razie teraz na baronie Brzegu możemy wypowiedzieć wojnę. Moje roszczenia. On nie ma sojuszników, ja nie mam sojuszników. Użyjemy haka.
Wypowiadamy wojnę teraz. Wystawiamy wszystkie armie. Armią będzie dowodził Gerold. Ja. No dobra, Gerold prowadzisz swoją armię. I ruszamy na brzeg. Najpierw tak, poczekajmy, aż ta armia się rzeczywiście pojawi. I ruszamy na brzeg. On musi wrócić, jego jeszcze nawet nie ma. Jego jeszcze nawet nie ma, bo on poszedł walczyć przecież. On dopiero wraca. Zaraz, zaraz, zaraz. Ile tu armii idzie? Jak to wygląda? Oni są pobici. To jest armia z brzegu, armia Świebodzina i armia z Zielonej Góry. Tylko, że armia Świebodzina go goni. Czy idzie z nim? Jak to jest? Fajnie się gra? Od dawna ci tę grę polecałem. Bardzo fajnie się gra. Tak, tak, tak. Już graliśmy w nią. Zaraz. Jak to jest? To, co za nim idzie. Oni są pobici w ogóle, nie? Stop. On tutaj się cofnie. Dobra, on idzie na mnie, ci nie idą. Dobra, neutralna armia. Bałem się, że to będzie jakaś z nim, bo nie wiedziałem, o co chodzi. Okej, walczymy. Rycerz naszej armii został zraniony przez Szczęsnego. Zostali pokonani. Zwycięstwo pod brzegiem. W takim razie nam straciliśmy 30, oni ten odrzuć. Nie udało się nikogo złapać, nie, szkoda. Jeszcze 9 miesięcy oblężenia. Armia jego wraca. Doskonałe gospodarstwo domowe, zyskałem prestiż. Bardzo fajnie. Wraca. Znowu walczymy. On już ma tylko 2 rycerzy, ja 5. Kolejne zwycięstwo. 28-64. No będzie tracił tutaj. 4 miesiące. O, już tam jest głód. Już tam jest głód. Jego armia wraca. Zostało 15 dni. Jak w ogóle to wygląda? O, teraz się podda. Jak tylko złupie brzeg, to... Świetnie. Otrzymamy, wymuszamy żądania. Niech tak będzie. Zdobyliśmy, moi drodzy, także Opole, Nysa i Brzeg należą do mnie. Inspirujący sąsiedni władca przegrał wojnę. Twój sąsiad, król Jaromir, przegrał wojnę z księciem Richerem. No dobra, to mnie nie ten. Papież nie przekonał się do mnie. Zakończone oblężenia. Więzień schwytany. Biskup... Dobrogost. To był jego biskup. Zdradziecki fanatyk religijny. Zakończone oblężenie. No, pieniądze jeszcze mamy. Inspirująca żona, co jest? Rycerski małżonek. Małżonek tej postaci inspiruje żołnierzy i przypomina o tym, o co walczą walczy. Świetnie. Świetnie. Mogę już rozwiązać armię i teraz tak. Może zażądać okupu za Dobrogosta? Za przysługę? Nie, no za okup. Za 10, okej. Okay. Pewnie, że tak. Niska kontrola teraz. W brzegu. Wiem o tym, że jest niska kontrola w brzegu, a w Nysie jest i taka sobie. No na razie dokończmy tę kontrolę w Nysie. Później się zajmę brzegiem. Bardzo ładnie. No i patrzcie, jak to już wygląda. Opole, brzegi Nysa należą do mnie. Jeżeli chodzi o następny mógłby być książę Włost, ale ja myślę, że tutaj bym się wstrzymał. Dalej mnie lubi, na szczęście. Dalej mnie lubi. Wyeliminowaliśmy całkowicie naszego przeciwnika. Moja córka Eugenia urodziła własną córkę. Świetnie. Jako, że jest częścią dynastii Bodzenta, powinna być obdarzona dobrym imieniem Śmiechna. Niech będzie imię naszej wiary, naszej kultury polskiej. Kunegunda. Niech się nazywa Kunegunda. Dobrze.
Zerknijmy, jak to wygląda teraz na... jak moje dziedzictwo. Tutaj jeszcze trochę, zanim coś nowego zdobędziemy, ale pokażmy drzewo genealogiczne. O, właśnie tutaj. Czyli tak, był, jest hrabia Jarosław, który miał syna Niezamysła z Eugenią, ale Niezamysł zginął. Z tego związku jest Miłosz Bodzenta, czyli nasz wnuk, który jest obiecany królowej, który jest obiecany, który jest, ma za żonę córkę króla Polski. Natomiast z drugiego związku Eugenia ma Kunegundę Bodzentę. Tak to wygląda. Tutaj niestety jeszcze dziecka nie ma, ale ona jest bękartem. Dlatego nie... Aha! Teraz uważam, że ona jest bękartem. Ona nie może dziedziczyć tytułów. Wciąż to było do mnie duży prestiż. To był dla mnie duży prestiż. On jest moim ten. Więc hrabstwo Brzegu Nysy i w sojuszu z królem Bolesławem śmiałem przez to, wiadomo, bo w porządku. Ona jest bękartem. Ale dla mnie to było naprawdę fajne siewrzenie. Natomiast teraz moja córka, mimo że jest bezpłodna, z drugim mężem, z Dujamem z Chorwacji, udało się to zrobić i Dujam jest przy okazji moim rycerzem. Mają Kunegundę. Bardzo, bardzo przyjemnie to teraz wygląda. Dobra. Próbujemy jeszcze tutaj zająć się tą kontrolą. Utworzono frakcję przeciwko mnie. Hrabstwo z Nysy zapoczątkowało Motłoch. Okej, jest frakcja wymierzona we mnie. Chłopski Motłoch, siła militarna, niezadowolenie, jeden członek. Dobra, no ja w Nysie dbam o kontrolę, więc ta Nysa, wiecie co zrobimy? Wydaje mi się, że dobrym pomysłem mogłoby być teraz, żebyś ty zarządzała domeną. Wsparcie w walce. O nie. To dużo mi z kasa mi straci. Dużo z pieniędzy mi spadnie. Jednak pomagaj pełce. Masz przeciwko sobie frakcję, ale nie panikuj, wciąż masz czas, aby to naprawić. Wasale i hrabstwa dołączają do frakcji, gdy są niezadowoleni z twoich rządów. Aby temu zapobiec, możesz zwiększyć opinię na temat lub spróbować budzić w innych postrach. Aby uniknąć frakcji, zalecamy ci zwiększenie opinii wasali, poświęcenie czasu na podboje lub próbę morderstwa wszystkich bardziej popularnych pretendentów od ciebie. Jak hrabstwa z niską powszechną opinią mają tendencję do dołączania do chłopskich frakcji. W przeciwieństwie do innych frakcji wywołają bunt niezależnie od tego, czy mają szansę na zwycięstwo, czy nie. Czasami wystarczy po prostu, trzeba pokazać chłopom, gdzie ich miejsce. Pokażemy to. Dobra. Udaj się na pielgrzymkę, spróbuj popełnić samobójstwo. Co? Jednocz Słowian, stwórz zakon święty, zjednocz... Dobra, poszukaj medyka, mamy bardzo dobrego. Uczta. Czy my chcemy zrobić ucztę? Nie chcemy. Polowanie również nie. No to jest w porządku. Życie, skup się na zastraszaniu. Tak, jeżeli tylko spróbują... Cześć, Grigorix. Jeżeli tylko spróbują, to zostaną zastraszeni. Opole. Czy my chcemy ulepszyć gospodarstwo? Czy może jednak domki myśliwskie? Ja bym ulepszył te domki myśliwskie. Mamy na to pieniądze. Twój kanclerz, niska kontrola w Brzegu, nieudolny spis ludności. Twój kanclerz Miłosz Bodzenta opuścił swoje stanowisko i twój dwór. Dlaczego? Okej, nie wiem dlaczego, ale zobaczcie, Dujam. Pełka. Ty się zajmiesz, ty będziesz kanclerzem, a Dujam, ty będziesz zarządzał. Czyli Dujam to jest drugi mąż mojej córki. Drugi mąż mojej córki się tym zajmie. Zastanawiam się, dlaczego radny opuścił dwór, dlaczego Miłosz opuścił dwór. Gdzie ty teraz jesteś? Przebywa w obrębie Lubecza. Dlaczego? Co tam się dzieje?
Państwowa sukcesja. Tytuł będzie dziedziczony zgodnie z prawem sukcesji postaci baronowa... Dlaczego on o tą baronie? Ominął mnie komunikat jakiś o tym? Możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Znaczy, był spoko. Królestwo Polski. To należy już do Bolesława Śmiałego i... Aha, z racji tego, że ja nie steruję tą postacią, to ja nie wiem, że on to otrzymał, najprawdopodobniej on to otrzymał od króla. On dostał to od tą baronię tutaj w Lubeczu od Bolesława. Okej, okay. W porządku. Ja po prostu o tym nie wiem, bo ja nim nie steruję. Więc nie wyświetlił mi się ten komunikat. Dobra, tutaj cały czas miesięczny dochód sobie zwiększamy. I kolejna intryga, przygotowani na wszystko, odblokuj. Jeszcze dwa zostały perki tutaj w intrydze. Nowy Wow, co jest? Najwyższy wódz Milzas i... No okej, cały czas atakują tutaj Płock.